Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników naszej Akademii Zdrowia i Urody, organizowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Także bardzo serdecznie, o, widzę, że się witacie Państwo ze mną, więc już mi jest bardzo miło, bo wiem, że mnie słychać. Super, dzień dobry. O, nawet buziaczki dostałam, dziękuję ślicznie. Super, coś czuję, że to będzie bardzo miły w takim razie webinar. Porozmawiamy sobie o wdzięcznym temacie, w większości kobiet jednak. O doborze kosmetyków kolorowych do typu urody, więc troszeczkę będziemy tutaj zakrawać o temat analizy kolorystycznej, bo bez tego nie da się omówić dobrze właśnie tego doboru kosmetyków do typu urody. Musimy troszeczkę chociaż rozumieć tą analizę kolorystyczną, żeby właśnie w pełni móc wykorzystać cały potencjał wszystkich kosmetyków kolorowych. Ja tu w międzyczasie będę na czat zerkać, więc śmiało proszę wpisywać swoje komentarze, pytanka. Postaram się do nich odnosić albo w trakcie prezentacji, albo już pod koniec. Także na pewno, ile czasu potrwa szkolenie? Około godzinki. 45 minut do godzinki maksymalnie, tyle potrwa szkolonko. Także na spokojnie proszę sobie tutaj śmiało wpisywać wszelkie pytania. Ja będę się do nich odnosiła na bieżąco albo właśnie pod koniec, w zależności od tego, jak nam się to uda zegrać. Będę starała się wszystko wytłumaczyć jak najprościej, pomimo że analiza kolorystyczna jest takim tematem i szerokim, i można powiedzieć, że nawet głębokim, i dość mocno skomplikowanym momentami. Aczkolwiek wyłuszczymy sobie takie smaczki, takie triki, które pozwalają tą analizę kolorystyczną w taki bardzo uproszczony sposób przeprowadzić, nawet w warunkach domowych. Podpowiem, jak to zrobić z tym, co mamy po prostu we własnej szafie, we własnym domu albo we własnej kosmetyczce, i jak stwierdzić, czy rzeczywiście te kolory do nas jak najbardziej pasują. Bo ja wiem, że tutaj większość na osób uczestniczących to jest młodzież, i młodzież przychodzi taki moment, sama go przechodziłam, kiedy czerń jest takim kolorem top of the top, po prostu najlepszy kolor świata. Ja wiem, że to jest kolor fajny pod tym względem, że nie trzeba się przejmować, po prostu teoretycznie wszystko do wszystkiego pasuje i teoretycznie ten kolor czarny też do każdego pasuje, natomiast praktycznie nie zawsze tak jest. On jest super fajnym kolorem jako kolor taki bardzo elegancki, bardzo kolor nas wspierający też w zaznaczaniu różnego rodzaju konturów, aczkolwiek tak w 100% na czarno to nie zawsze jest jedyna i najlepsza opcja, więc mam nadzieję, że troszeczkę zarażę tą możliwością wyszukiwania różnorodnych kolorów i przemycania ich również w makijażu, ale co najważniejsze w stylizacji. Makijaż może być czasami trochę bardziej stonowany, ale stylizację możemy też podkręcić właśnie fajnie dodatkami kolorowymi, ale też różne smaczki w tym kolorowym makijażu też przemycić. Nie zawsze tutaj mamy taką możliwość, żeby ten kolorowy makijaż zaaplikować sobie, prawda? Nie zawsze są takie okoliczności sprzyjające. Ale taki mam kolorowy, to mam na myśli pod kątem wizażysty, to nie, to z tej strony, to jest taki kolorowy jak te palety za nami, ale dowiemy się, jak dobierać te kolorki, żeby właśnie one wyglądały jak najlepiej. Parę słów o mnie, dlaczego mam przyjemność prowadzić ten webinar, więc ja się nazywam Renata Anna Godlewska. Wizażem zajmuję się już lat, w tym roku będzie 19 rok, więc sporo czasu. Podobną ilość czasu zajmuję się również psychologią. Dzień dobry, witam też wszystkie osoby, które jeszcze do nas dochodzą. Jest już tu nas naprawdę duża grupka i cały czas rośnie, więc bardzo serdecznie witam te osoby, które też do nas dołączają jeszcze tutaj. Wykładowcą akademickim jestem już od ponad lat 10 i szczerze powiedziawszy to uwielbiam. Tutaj na uczelni naszej warszawskiej, cudownej i kochanej spędzam bardzo dużo czasu i rzeczywiście współpraca z tą uczelnią jest niesamowicie satysfakcjonująca, więc jak ma ktoś ochotę dołączyć do nas tutaj do grona studentów, a później kto wie, może z czasem również do grona wykładowców, to szczerze polecam, bo rzeczywiście cudownie się tutaj pracuje. Mamy przepiękną salę wizażu, jak widzicie tutaj za mną, rzeczywiście jest imponująca, jest duża, w pełni wyposażona, więc no, czysta przyjemność pracy. Więc zapraszam, zachęcam do tego, żeby zdecydowanie tutaj podjąć kroki i odnaleźć się w naszym świecie. Tematów, które poruszamy na tych webinarach, też jest całe mnóstwo, więc zakres tematyczny też można do siebie dopasować, jeśli chodzi o kierunki, które studiujemy. Ale wracamy sobie do
tematu koloru. Ja tutaj znalazłam taki bardzo zgrabny cytat, który wpadł mi w ucho i w oko. Kradnij wszystkie kolory świata i pomaluj płótno swojego życia, eliminując szarość, lęków i niepokojów. I szczerze powiedziawszy, w kontekście takiego koloru przemycanego w naszym życiu codziennym, to ten cytat ma fajne przełożenie. Bo my bardzo często boimy się brać te wszystkie kolory, które moglibyśmy do swojej stylizacji gdzieś tam włączyć i boimy się tak czerpać z tej ogromnej bazy kolorów. Eliminujemy je właśnie sięgając po takie kolory bezpieczne, więc bardzo często te kolory bezpieczne to dla nas właśnie różnego rodzaju gama szarości, ewentualnie gama czerni, bo te barwy sprawiają, że no jest nam się dużo łatwiej zdecydowanie gdzieś tam jednak ubrać, wystylizować, nie musimy się dużo zastanawiać, zwłaszcza rano, kiedy szykujemy się, to zdecydowanie upraszcza sprawę, jednak jeśli dobrze zbudujemy swoją garderobę i dobrze dobierzemy swoje kosmetyki kolorowe, to rzeczywiście to dobieranie barw codzienne nie jest już takie kłopotliwe i problematyczne, bo po prostu w szafie wszystko do wszystkiego pasuje mimo wszystko. Więc nie trzeba bazować tylko na tych kolorach bezpiecznych, które też są fajne jako dopełnienie elementu stylizacji, też są na pewno ciekawymi akcesoriami, ciekawymi detalami, także na pewno też tutaj czerni i szarości absolutnie nie wykluczam, sama też je lubię, ale zdecydowaną jestem fanką jednak koloru, który no, można powiedzieć, że jednak sprawia, że czujemy się czasami lepiej, czasami pewniej, czasami bardziej kompetentnie, więc ten kolor w komunikacji niewerbalnej też ma swój aspekt taki dosyć znaczący, także na pewno tutaj warto tym kolorem się posiłkować. Jeśli chodzi o analizę kolorystyczną, to mamy taką typologię, można powiedzieć, jedną z pierwszych, taką typologię czterech pór roku. Tak, to jest typologia, myślę, że tutaj nam wszystkim znana. Możemy tutaj sobie też na czacie, mogę poprosić Państwa o napisanie, kto zna typologię czterech pór roku, kto ewentualnie jeszcze o tym w ogóle nigdy nie słyszał i nie wie, o co w tych czterech porach roku chodzi. Ja znam, super, ja znam. No właśnie, cztery pory roku to tak, słyszałam, znam, super. Cztery pory roku to jest taka typologia dosyć powszechna, prawda? We wszystkich poradnikach znajdziemy te informacje, na wielu stronach internetowych znajdziemy informacje. O, nigdy nie słyszałam. No to tutaj w takim razie wytłumaczę, o co chodzi z tymi czterema porami roku. Typologia czterech pór roku dzieli pory roku na ciepło cztery, tak samo jak występują w przyrodzie. I zgodnie z tym, jak barwy w tej przyrodzie o danej porze roku się pojawiają, one tak zostały właśnie podzielone. Tak, potem dzielimy na podtypy, tutaj już pani Paulina wyprzedza bardzo fajnie, cieszę się, że ta typologia konkretna, dalsza też jest znana w takim razie. Zaraz też dojdę do tych 12 typów kolorystycznych, ale zanim to cztery, bo typologia 12 opiera się właśnie na czterech, więc wracając do pór roku, mam cztery pory roku, to już się dowiedzieliśmy bardzo dawno temu w szkole podstawowej, nie już, myślę, że w przedszkolu, że mamy wiosnę, lato, jesień, zimę. No i generalnie w związku z tym, że te kolory występują w jakichś tonacjach, w jakichś nasyceniach, w danych porach kolorystycznych, ale też w konkretnej temperaturze, to one zostały właśnie w taki sposób pogrupowane. Czyli lato i zima to są pory, które są określane jako chłodne, natomiast wiosna i jesień to są te określane jako ciepłe. I nie chodzi o tą temperaturę, którą mamy na zewnątrz, bo tutaj się nie zawsze pokrywa, natomiast chodzi o tą temperaturę barw występujących w przyrodzie. Bo jak sobie już obejrzymy zaraz tutaj na następnych slajdach i przyjrzymy się, czy też odwołamy do pamięci, jak przyroda prezentuje się w poszczególnych tych porach roku, no to okaże się, że właśnie ta pora zimowa to przede wszystkim bardzo silne kontrasty. Jak spojrzymy na te zdjęcia, duża ilość bieli, duża ilość szarości, duża ilość czerni, generalnie bardzo mało jakichś innych kolorów można się tutaj w tej przyrodzie tak naprawdę doszukać, ale jak poszukamy trochę głębiej, to znajdziemy nasycony niebieski odcień nieba, znajdziemy jakieś zamarznięte owoce ewentualnie, które gdzieś tam na zimę sobie zostały na drzewach, więc może jakaś jarzębina, może jakaś żurawina, może jakieś owoce, jagody, które gdzieś tam zostały właśnie na zimę dla ptaków.
Taką intensywną żółć możemy sobie wyobrazić, intensywną żółć, która nam się kojarzy z brzuszkami sikorek na przykład, czy jakieś czerwone brzuszki innych ptaków, więc jak przywołamy sobie, co konkretnie właśnie w tej porze roku w przyrodzie występuje, to ta kolorystyka jest na przykład dosyć intensywna, czyli jakbyśmy sobie tutaj tak opowiadali o tym, jak tą kolorystykę zdefiniować, to raczej to będą kolory, które są ciemniejsze, będą to kolory na dużym kontraście, będą to kolory czyste, takie intensywne, mocno nasycone. Tak? Więc przechodząc sobie do kolejnej pory roku, czyli do wiosny, którą już tutaj prawie że witamy, ciesząc się, że wreszcie będzie troszeczkę cieplej. Wiosenne kolory kojarzą nam się z takimi barwami czystymi, świeżymi, jasnymi, więc to są takie barwy, które kojarzą nam się z taką pełnią życia, można powiedzieć. Dużo koloru żółtego, ale to jest taki soczysty, maksymalnie soczysty żółty, który gdzieś tam występuje na przykład w żonkilach. Później, w późniejszą wiosną pola rzepaku też bardzo intensywnie żółte. Jeśli zieleń, to jest to taka zieleń soczystej, świeżej trawy, która tak naprawdę to jest taki żółto-zielony odcień, prawda? Niebieskości to takie nasycone niebieskie niebo, jakieś odcienie fioletu, różu nam się pojawiają. Te kolory są jasne, są czyste, są takie bardzo dynamiczne, żywe. No i oczywiście kojarzą nam się z taką ciepłą barwą, więc ciepłe, czyste i bardzo takie nasycone, wysokoenergetyczne można powiedzieć. Jeśli chodzi o lato, czyli kolejna pora roku, no to część tych barw z nami owszem zostaje, ale w związku z tym, że słońce już jest też troszeczkę wyżej na horyzoncie, ono nam sprawia, że te barwy są takie troszeczkę bardziej już rozbielone. Już nie ma tej intensywności, nie ma tego kontrastu. Mamy raczej właśnie takie barwy, które są troszeczkę przygaszone, nadal jasne, ale właśnie takie przygaszone, przez co też wydają się troszeczkę bardziej mleczne i chłodniejsze w odbiorze niż te barwy wiosenne. Z kolei jesień, ewidentnie ciepła temperatura tych wszystkich barw, które pojawiają się w przyrodzie. Mamy całe mnóstwo liści, więc odcień żółci, zieleń już jest taka bardziej zgniłą zielenią. Mamy mnóstwo czerwieni, takie odcienie bordo, brązy ze złotymi tonami, rudości wszelkiego rodzaju. No jest to okres, w którym właśnie drzewa gubią swoje liście, w związku z tym też zmieniają swoją barwę. Jest to czas, w którym zbieramy też owoce, warzywa, w którym robi się przetwory, tak? Więc te wszystkie fiolety, na przykład bakłażana, brązy kojarzone z odcieniami ziemniaków, kolorystyka związana z barwą cebuli, pomarańcze wszelkiego rodzaju, dyń. Więc to są te barwy, które nam towarzyszą, jeśli chodzi o tą kolorystykę jesienną. Tak? Więc te barwy są takie cięższe, bardziej nasycone, ciepłe, ale właśnie takie dosyć mocno intensywne. Więc w zależności od tego, jaka kolorystyka w danym momencie występuje w przyrodzie, to my w jakiś sposób ją sobie definiujemy. A żeby ją dobrze zdefiniować, to dodajemy takie dodatkowe określniki do kolorów, które pomagają nam nazwać, jaka ta zieleń jest wiosenna, że ona jest właśnie taka soczysta, taka troszeczkę bardziej z żółcią związana, bo to jest właśnie taka świeżutka trawka. Później ta kolorystyka trawy jest, powiedzmy, troszeczkę bardziej rozbielona przez te promienie słońca, a później staje się taką zielenią trochę już bardziej zgniłą na przykład. No a zimową porą jeszcze jest taką chłodniejszą, bo to już nie jest zieleń trawy, bo trawy wtedy nie ma, nie widać jej pod śniegiem, ale na przykład mamy zieleń drzew iglastych. Więc teraz prośba tutaj do wszystkich uczestników na czacie, żeby pomyśleć o czymś, jeszcze nie zdradzę koloru, ale pomyśleć o czymś, koloru, i niech to będzie kolor zielony. I napiszcie mi tutaj proszę na czacie, co wam wpadło takiego do głowy jako pierwsze. Ja tu już będę sobie obserwowała. Trawa, jabłko, trawa, żaba, liście, gruszka, dużo trawki, już my jesteśmy wytęsknieni. Choinka, liście, ogórek, zielone jabłko, drzewo, super, liście, trawa, sałata, aż skłodniałam. Trawa, awokado, też pysznie, sałata, arbuz, tu rozumiem, że chodzi o skórkę arbuza. Tak, super, fantastyczne to są pomysły. Butelki, o, też fajny
Fajny pomysł. Ta zieleń, charakterystyczna bardzo zieleń butelek do wina chociażby, mięta, tak. I mięta też się różni w odcieniach, bo zupełnie inaczej nam się kojarzy ta mięta taka odzieżowa, czyli kolor miętowy, jeśli chodzi o trendy na przykład na jakiś sezon, a zupełnie inaczej nam się kojarzy zieleń, jak pomyślimy sobie miętowa, pomyślimy sobie o roślince, którą jest mięta. Jeszcze inaczej możemy pomyśleć o zieleni, która powstaje na skutek zrobienia wywaru z tejże mięty, zielone oczy, o jak pięknie. Więc super, świetne pomysły, fantastyczne. Więc jak tak sobie się zastanowimy nad tymi kolorami, to okazuje się, że ta zieleń zieleni nie jest równa, prawda? Więc pojawiło nam się tutaj bardzo dużo odpowiedzi, jeśli chodzi o zakres tego koloru zielonego. No i część tych zieleni jest zupełnie inna od pozostałych. Także i na przykład jesteśmy w stanie już w sposób oczywisty stwierdzić, że jak pomyślimy o zielonych oczach, to pomyślimy o jakichś konkretnych zielonych oczach. One nam się będą kojarzyły z kimś konkretnym. Może mamy w swoim towarzystwie kilka osób, które mają zielone oczy i te zielenie będą trochę się między sobą różniły. Jak pomyślimy o zieleni butelkowej, to zawsze się śmieje pytanie, czy zieleń butelkowa z winem, czy bez, bo wino trochę przekłamuje. O, pani Marta napisała, że ma zielone oczy. Ja też mam zielone oczy. Teraz pytanie, czy jakbyśmy porównały te nasze zielone oczy, to by się okazało, że mamy ten sam odcień, czy trochę jednak inny. Trawa, tak jak już powiedziałam, w zależności od sezonu, ta zieleń trawy będzie jednak troszeczkę inna. Padło zielone jabłuszko, więc też to jest taki bardzo charakterystyczny odcień zieleni. Padło awokado. Awokado, jak spojrzymy na awokado, to ono ma jednak trochę inny kolor, jeśli chodzi o miąższ, trochę inny kolor, jeśli chodzi o skórkę. Arbuz z kolei, są arbuzy, które mają taką bardzo ciemną, zieloną skórkę i ten odcień jest jednolity, a są arbuzy, które mają taką średni odcień zieleni i ta średnia zieleń jest jeszcze dodatkowo wzbogacona jaśniejszymi paseczkami. Więc jak się tak przyjrzymy tym zieleniom, to właśnie one są tak bardzo różnorodne, tak jak tutaj na tej palecie. Niektóre się zbliżają troszeczkę w stronę żółci, niektóre nam się będą zbliżały w stronę odcieni bardziej turkusowych, czyli w stronę będą podążały w stronę niebieskości. Są te zielenie, które będą zieleniami jaśniejszymi, są te zielenie, które będą ciemniejszymi, więc tutaj jeden kolor, a już mamy tyle możliwości, więc z drugiej strony, jakbyśmy tak stwierdziły, że wykonujemy telefon do przyjaciela, tak, czy też przyjaciółki chyba bardziej, i stwierdziłybyśmy, że dzwonimy do koleżanki i mówimy: słuchaj, kupiłam sobie po prostu śliczny zielony sweter. Śliczny zielony sweter. No więc możemy stwierdzić dwie opcje. Albo koleżanka nas bardzo dobrze zna i po prostu wie, w jakich my odcieniach gustujemy, więc ona sobie wyobrazi odpowiedni odcień tego swetra. Albo koleżanka śledzi trendy, była już w galerii handlowej i wie, jakie tam zielenie na półkach w tym sezonie królują, więc też może mieć jakieś wyobrażenie. Albo stwierdzi: super, i pomyśli sobie na przykład, bo się zbliża okres świąt Bożego Narodzenia, o takiej zieleni bożonarodzeniowej na przykład. Albo lubi jakiś odcień zieleni, na przykład miętowy, i pomyśli sobie o zieleni miętowej. Albo w tym momencie na przykład je ogórka i stwierdzi: nie, to taka zieleń w sumie pewnie ogórkowa, bo tak może jej się skojarzyć. Więc jak my nie dopowiemy, jak ten kolor zielony się tak naprawdę prezentuje, czyli nie określimy go dodatkowo, to jest bardzo trudno stwierdzić, jaka to jest konkretnie zieleń, bo właśnie zieleń zieleni nierówna. Ale to nie tylko o zieleń chodzi. Każdy konkretny kolor ma swoje właśnie takie dookreślniki. Tak jak było w porach roku, stwierdzaliśmy, że ta pora roku jest jakaś. Może być jasna, może być czysta, może być właśnie przygaszona, może być chłodna, może być ciemna, może być wysoko kontrastowa. Więc przyglądając się tak bardzo na spokojnie tym wszystkim kolorom, analizując, no to stwierdzamy, że tak jak przed chwilą był ten slajd z kolorami, gamą kolorów zielonych, to tak naprawdę taką gamę kolorystyczną możemy dać dla żółci, dla czerwieni, dla róży, fioletów i każdy jeden kolor będzie miał taką swoją gamę. Nawet gama szarości ma swoją paletę odcieni, więc te barwy są naprawdę różnorodne. I jak ich nie dookreślimy w jakiś konkretny sposób, to właśnie bardzo trudno jest sobie wyobrazić, o jakim konkretnie my tym kolorze tutaj akurat zielonym się uwzięłam na ten zielony, nie wiem czemu, o jakim kolorze zieleni akurat rozmawiamy. No ale taki wdzięczny, już chyba o wiośnie po prostu myślę, więc ta zieleń już jest taka bardzo upragniona. I te dookreślniki,
które nam pomagają zrozumieć, o co chodzi w tych kolorach i dlaczego ten kolor jest taki, a nie inny i dlaczego my tak go postrzegamy, to są właśnie atrybuty percepcji barw. I mamy te trzy atrybuty właśnie na tych suwaczkach tutaj. Od góry mamy odcień, później mamy walor i na samym dole mamy chromatyczność. Starałam się jak najlepiej oddać tą kolorystykę i mam nadzieję, że to się udało, aczkolwiek pewnie też troszeczkę inaczej na każdym monitorze się ta paleta zieleni będzie tutaj wyświetlała. Natomiast jak pomyślimy sobie właśnie o każdym kolorze w kategoriach atrybutów, to określając te trzy atrybuty, jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób przekazać drugiej osobie, o jakim kolorze dokładnie my myślimy. Czyli nie tylko zielony, ale jaki ten zielony jest. I tutaj jeśli chodzi o odcień, to odcień nam mówi, czy kolor jest ciepły, czy chłodny. Oprócz tego, że nazywa nam barwę, czyli w tym przypadku będzie to barwa zielona, to mówi nam, czy ta barwa jest chłodniejsza, czyli z tych gam bardziej turkusowych zieleni idących w stronę barwy niebieskiej, czy ona jest ciepła, czyli bardziej będzie nam tutaj się dookreślała w stronę właśnie takich słonecznych żółci, takich z domieszką po prostu barwy żółtej w tym tonie zielonym. Drugi atrybut mówi, to jest walor, mówi nam, czy kolor jest jasny, czy jest ciemny. Więc może to być właśnie barwa, która będzie kolorem jakimś takim jasnym, mocno rozbielonym, z dużą domieszką bieli. Później mamy tą gamę zieleni takich bardziej nasyconych i z kolei jak sobie bardziej stopniujemy dodawanie takiej czerni do koloru zielonego, to ten kolor staje się coraz bardziej intensywny, coraz bardziej nasycony, coraz ciemniejszy. I trzeci atrybut to jest chromatyczność. Inaczej on się nazywa saturacja. Tak czy inaczej te słowa są dosyć trudne, mało wpadające w ucho. Natomiast są bardzo proste w zapamiętaniu. To jest kwestia tego, czy ten kolor będzie czysty, taki wysoko kontrastowy, taki soczysty, po prostu taki do schrupania. Czy to będzie taki kolor, który ma taką domieszkę szarości w sobie. Tak? Czyli jak dodamy szarości do jakiegokolwiek koloru, to zyskujemy kolor niskochromatyczny. No i możemy dodawać różne szarości. Szarość możemy dodawać jasną, możemy dodawać szarość ciemną, więc ten kolor będzie jasny albo ciemny. Ale ogólnie rzecz biorąc on będzie taki przygaszony, jakby taki był troszeczkę przybrudzony, taki nieoczywisty. Więc to jest ta właśnie gama barw niskochromatycznych. Wysokochromatyczne, te czyste barwy, może łatwiej będzie zapamiętać od słowa chroma. Chroma to kolor, tak po prostu. Więc niskochromatyczne to tak jakby mają trochę mniej tego koloru, czyli więcej szarości w sobie. Wysokochromatyczne to są takie bardzo nasycone, bardzo soczyste kolory, które wręcz po prostu to jest eksplozja danej barwy w barwie. Można to tak określić. Więc podsumowując atrybuty, mamy w pierwszej kolejności, czy barwa jest ciepła, czy barwa jest chłodna, tak? Czyli odcień. Nawet nie trzeba pamiętać, jak te atrybuty się nazywają. Wystarczy pamiętać po prostu te pary. Albo jest ciepły, albo jest chłodny, albo jest jasny, albo jest ciemny. Oczywiście może być jakiś pośredni. Albo jest wysoko nasycony, czyli taki żywy, kontrastowy, albo ewentualnie właśnie jest taką barwą niskochromatyczną, czyli taką przybrudzoną, przygaszoną, przyszarzoną. Więc mam nadzieję, że to jest jasne. Proszę mi tutaj dać na czacie, czy jest ok z tymi atrybutami, czy to rozumiemy, czy ewentualnie jest ok, super, czyli jest zrozumiałe. I jak tak sobie, jasne, świetnie, super, bardzo się cieszę i dziękuję za tą aktywność. Więc jeśli tak sobie odróżniamy te kolorki, to jest nam dużo łatwiej właśnie komuś wytłumaczyć, jakie my właśnie tutaj sobie, nie wiem, zielone spodnie kupiłyśmy, albo jaki zielony sweterek sobie sprawiłyśmy na ten nowy sezon. No i teraz wracając do tych wszystkich kolorków, tutaj starałam się domyślić, jakie mogą być odpowiedzi ewentualnie z tą kolorystyką zieloną. Też na podstawie tego, co mi tu ewentualnie studentki czasami podrzucają, bo też je zawsze pytam o jakieś różne kolory. I zrobiłam taką paletę, na której możemy sobie zrobić mały test, czy te odcienie są takie już zrozumiałe i wszystko na pewno udało się nam zapamiętać. Więc ja będę rzucała hasło, ale pani cudownie dobiera te zdjęcia. Dziękuję ślicznie, starałam się, żeby to była taka wesoła, żywa kompozycja kolorystyczna. I zdjęcia są takie energetyczne, też rozweselające niektóre. Więc tak, mamy zielone oko chociażby, tak? Padło nam tutaj zielone oko. Muszę powiedzieć, że ten kolor oczu jest bardzo podobny do mojej tęczówki.
Więc tutaj możemy sobie się dogadać, czy mamy podobny kolor oczu, czy jednak troszeczkę inny. Z panią, która tutaj napisała, że też ma kolorek zielony. I przećwiczmy sobie to w takim razie. Jak to jest jasne i zrozumiałe, to zróbmy sobie takie małe ćwiczonko właśnie tutaj w tej wersji na czacie. I niech tutaj panie mi określają, bo chyba w większości mamy panie, czy ten kolor będzie właśnie, który z atrybutów wygra. Ja będę zadawała pytania, więc bierzemy na początek oko. Zdjęcie oka, więc nie trzeba sobie tutaj wyobrażać, widzimy dokładnie jaki jest odcień. Więc czy to oko jest jasne, czy jest ciemne? Troszeczkę in, a pani Marta ma troszeczkę jaśniejsze. Super. Czy jest jasne, czy jest ciemny? Jasne i już tutaj niektórzy piszą, że również jest ciepły, tak? Drugie pytanie. Jasne, dokładnie. Nie jest to bardzo ciemna zieleń, to jest raczej taki jaśniejszy, zwłaszcza jak się wpatrzymy w te podtony, to mamy miejsca, w którym jest nawet bardzo jasne, tylko obwódka jest troszeczkę ciemniejsza, prawda? No to teraz ciepły czy chłodny? Mamy bardziej ciepłą temperaturę czy bardziej chłodną jesteśmy w stanie tutaj? Ciepły, super. A czysty czy przygaszony? Czy to jest taki kolor taki nasycony? Czy taką z domieszką szarości troszeczkę? Czysty, no i super, bardzo fajnie. To co, weźmy sobie jeszcze tego kameleonka, on jest taki przeuroczy, po prostu musiałam go wrzucić na tą prezentację. Wydał mi się tak niezwykle atrakcyjny i przystojny, stwierdziłam, że taki kawaler nam tutaj rozweseli na pewno slajd. Więc weźmy sobie tego kameleona. Czy on jest jasny czy ciemny w gamie barw, jeśli chodzi o odcień, jasny czy ciemny? Jasny, super. No niektórzy stwierdzają, że ciemny. Pewnie też zależy, którzy weźmiemy taki ogólny wygląd, czy jakby konkretny obszar. Tak, raczej jasny. Czy on jest ciepły, czy chłodny? W kolorze. Chłodny. Super, bardzo fajnie. Widać, że raczej to jest ta kolorystyka właśnie z domieszką niebieskiego, takiego wręcz nawet turkusowego, więc tak, chłodny. A czysty, czy raczej taki przyszarzały? No super, idealnie. To co jeszcze bierzemy na tapetę? Ja tu mam jeszcze przykład, super, czysty, bardzo ładnie. Tu mam jeszcze przykład ogórków, bo jak rozmawiamy o ogórkach, to każdy może sobie pomyśleć też w zależności od tego, jakie ogórki najbardziej lubi, o trochę innym odcieniu ogórków, bo mamy ogórki zielone i możemy już tu się zastanowić, czy kolor skórki, czy kolor miąższu, to będą różne odcienie, właśnie których. Jak ktoś lubi kiszone, woli kiszone, to rzeczywiście ta zieleń ogórka kiszonego już jest zupełnie inna niż ta zieleń ogórka żywego, takiego świeżo zerwanego z krzaka, ale mamy jeszcze taki pośredni odcień, czyli ogórki małosolne, tak? Czyli jak one są takie malutko przekiszone, to już mają inny kolor, takie świeżynki, jak ja najlepiej lubię, czyli jednodniówki, mają kolor już inny niż te żywe, czyli już są bardziej nasycone, ale jeszcze właśnie nie są takie przyszarzałe. To co, weźmy sobie może butelkę jeszcze. Tą butelkową zieleń. Tutaj mam taki niespecyficzny odcień butelki i już sami, jasny czy ciemny, ciepły czy chłodny, czysty czy przygaszony. Od razu można trzy wpisywać w jednym komentarzu. Chłodny, ciemny, aha, okej. Ciemny, chłodny, jasny, chłodny, czysty. Niektórzy czysty, niektórzy, że przygaszony. Ciemny, chłodny, przygaszony. Tutaj są uznania podzielone, czy on jest czysty, czy on jest przygaszony. Zazwyczaj ta butelka raczej jest w odcieniu czystej zieleni, mniej przygaszonej, natomiast jak jest z zawartością, to rzeczywiście pojawiają się przekłamania kolorystyczne i wtedy wydaje nam się bardziej przygaszona. Natomiast zazwyczaj jednak jest czysta, ale super, widzę, że genialnie tutaj panie odpowiadają, super fajnie zrozumiały tą kolorystykę, o co chodzi, więc te atrybuty nam się właśnie jeszcze za chwilę przydadzą i one nam się przydadzą w dobieraniu sobie kosmetyków. Jak je dobrze rozumiemy, to z dobraniem kosmetyku nie będziemy mieć żadnego problemu też z własnym typem kolorystycznym. Więc każda ta pora roku właśnie ma takie trzy atrybuty bardzo konkretne, które sobie właśnie też wymienialiśmy tutaj przy w kontekście tych zielonych różnych zdjęć. Więc wiosna właśnie będzie tym typem pod względem tego, czy jest jasna, czy jest ciemna, to będzie zawsze typem jasnym, będzie typem ciepłym i jest tym typem czystym, czyli te barwy są właśnie takie nasycone. Lato jest typem chłodnym, jeszcze jest typem jasnym, ale już jest typem przygaszonym. Z kolei jesień
ma te atrybuty jako określane jako właśnie ciepły, jest ciemniejsza od wiosny i jest przygaszona, a zima jest chłodna, czysta i ciemna. Więc tutaj mamy takie atrybuty przyporządkowane tym poszczególnym porom roku. I teraz po tych atrybutach jakby trudno było się znaleźć. W tej analizie czterech pór roku, nie wiem, czy panie kiedyś próbowały odnaleźć się w analizie, znaleźć się, w którym konkretnie jesteśmy przedziale, czy to jest wiosna, lato, jesień, czy zima, to generalnie mi osobiście było niesamowicie trudno. Ja tak się wahałam, no trochę może jednak lato, ale w sumie to jestem bardziej skontrastowana, to chyba jednak zima, no bo przecież nie blondynka. Więc jak ja mogę być tutaj typem letnim, skoro jednak mam ciemne włosy, oryginalnie mam ciemne, ale farbuję je praktycznie mówiąc od zawsze, więc już szczerze powiedziawszy, no nie pamiętam jaki mam kolor włosów oryginalny, ale to jest jakiś taki ciemny odcień brązu i z tego co pamiętam raczej taki troszeczkę przyszarzony, więc mówię, no chyba jednak bardziej zima. No jak się okazało, to tak z tą zimą to niekoniecznie. Chociaż teoretycznie, jak tutaj widać mnie w kamerce, to tak naprawdę najbardziej do tego typu zimowego można było mnie by przyporządkować, tak czysto teoretycznie. Natomiast z praktycznego punktu widzenia nie staramy się dookreślić po konkretnym typie kolorystycznym, tylko raczej szukamy tych kolorów, które są z nami kompatybilne, które z nami harmonizują, które też podbijają naszą urodę. I to jest znacznie istotniejsze niż sama nazwa tej pory roku. Więc jeśli były te trzy podtypy i były opisy tych pór roku, no to okazało się, że właśnie trudno się, stuprocentowa wiosna, super, trudno było się wtedy odnaleźć. Mało jest właśnie takich osób jak pani Marta, że tutaj nie ma żadnych absolutnie wątpliwości. Ja już tych wątpliwości miałam całe mnóstwo i w sumie to nie wiedziałam, jakim jestem typem kolorystycznym. No i jakby z pomocą dla mnie ogromną przyszedł cały koncept tej analizy jesień albo zima. O, no to zaraz sobie wyjaśnimy, jakie są różnice. Bo można być taką jesienią, która się trochę do zimy przenika, albo odwrotnie. Jak przyszedł ten koncept, że z każdej pory roku, po każdym atrybucie, można ustalić zupełnie trzy różne osoby, no to okazało się, że to dla mnie osobiście było dużym uproszczeniem. Wydaje się zagmatwanie, bo więcej tych typów kolorystycznych to jest trudniej. Natomiast zdecydowanie jak mamy konkretniejsze jakby cechy tych pór roku, to okazuje się dużo łatwiej. Zaraz będę pokazywała zdjęcie, jak to się przekłada na konkretne osoby, będziemy mieć kolory, które do nich pasują, to na bazie aktorek, które nam tutaj posłużyły pół na pół, lato i jesień. No właśnie, trudno się trochę dookreślić, czy to jest właśnie bardziej chłodny ten typ, czy bardziej ciepły i jak tu kurczę wybrnąć pomiędzy latem a jesienią, skoro tak wydaje się w tych czterech porach roku, że to są dwa zupełnie po prostu różne typy kolorystyczne. O, pani Ania stwierdziła, że jednak zima. No i super. No więc jakby każda wiosna, każda z tych trzech wiosen, którą tutaj mamy na dole na slajdzie, każda z tych wiosen będzie jasna, ciepła i czysta, ale jedna będzie najbardziej jasna, jedna będzie najbardziej ciepła i jedna będzie najbardziej czysta, więc najbardziej jakby tą gamę kolorystyczną będzie zgarniała konkretnie tą swoją z danej palety barw, danego typu kolorystycznego. I ja tu mam taką ściągaweczkę, jak to może właśnie wyglądać. Dobra, przełączę na chwilę na większą kamerkę i tylko pokażę na przykładzie wiosny, tak? Tu mamy tą wiosnę, żebym jeszcze się ogarnęła z tymi slajdami, ciepłą, czyli ta jest wiosna ciepła, czyli wiosna ciepła ma właśnie taką kolorystykę najcieplejszą z tego typu urody. Z kolei tutaj mamy wiosnę, jaką mamy czystą, mamy wiosnę, więc wiosna czysta ma takie dużo bardziej nasycone te kolory, tak, wysokochromatyczne. No i mamy wiosnę, która jest wiosną jasną, czyli ona będzie w tej palecie barw jasnych. Jak widzimy, ewidentnie nie moja paleta barw, bo ja wyglądam w tych kolorach dosyć mocno słabo. Zarówno w tych bladych wyglądam za blado, w tych gubię się w tych kolorach, które krzyczą jakby przede mną. Jest totalnie nie moja gama kolorystyczna. Ale właśnie tu jest taka podpowiedź i duża ściągaweczka, jak te kolory mogą się pogrupować, bo jak patrzymy na taki szeroki aspekt kolorów, no to ta baza kolorów właśnie i tych czystych, i tych jasnych wydaje się tak szeroka, że trudno tutaj znaleźć ten konkretny swój typ kolorystyczny, a jak pogrupujemy je, to jest znacznie łatwiej. I już podpowiadam, jak te typy kolorystyczne konkretnie mogą wyglądać, więc taka
pierwsza rzecz, którą możemy sobie jakby przerzucić na ten aspekt, jakie kolorki mogą nam najbardziej odpowiadać. Staram się mówić jak najszybciej, bo już widzę, że jest 11:35. Ten czas nie wiem, kiedy zlatuje nam zawsze na zajęciach. Więc jeśli chodzi o przełożenie tego na kosmetyki, to generalnie ta paleta barw, która się pojawia przy każdej osobie, to jest właśnie paleta, którą można używać zarówno w stylizacji, możemy przedłużyć, super, jak macie panie czas, to ja bardzo chętnie. Więc w tej palecie kolorystycznej właśnie może się znaleźć zarówno nasza garderoba, jak i kolorki, które możemy sobie użyć w makijażu. No i raczej w tym makijażu może tak jak tutaj mamy ciepłą wiosnę, nie pójdziemy sobie w jakieś tam turkusy na co dzień. Czemu nie na jakieś tam wieczorne wyjście możemy sobie przemycić troszeczkę więcej odcieni. Albo ja mam ochotę po prostu zaszaleć z makijażem, to też to super wygląda. Natomiast w takim makijażu dziennym raczej będziemy sobie na przykład przemycać jakiś taki, mamy tam w tonacji taki odcień fajnego brzoskwiniowego różu, który pięknie będzie podbudowywał tęczówkę, jakieś takie właśnie takie żółto-brązy też super fajnie wyglądają, więc można tak na spokojnie sobie właśnie te barwy od razu przeformułowywać na kolorystykę kosmetyków. Więc jeśli chodzi o tą ciepłą wiosnę, no to wiemy już, że ona z tej urody będzie właśnie tak przedłużyć. Dobrze, no to możemy trochę do godzinki możemy przedłużyć śmiało w takim razie, jak jest po Państwa stronie tutaj taka ochota. To ja się postaram w godzinkę jednak skończyć, żeby nie zabierać za dużo dnia zajęciowego. Więc ta ciepła wiosna właśnie będzie miała ciepły kolorek skóry, ciepły kolor oczu, ciepły odcień włosów, ale właśnie będzie raczej w tej gamie blond, bo wiosna to przeważnie jednak blondynka. Jeśli chodzi o jasną wiosnę, no to jasna wiosna tutaj jest tym typem kolorystycznym, który z kolei jest taki dosyć mocno etoryczny. To jest taki aniołeczek, który ma raczej jasną oprawę oka, jasną tęczówkę, jak się przyjrzymy właśnie temu zdjęciu. Tutaj nam żadne kontrasty się nie pojawiają w tej urodzie. Ciepła wiosna nie była kontrastowa, ale była taka bardziej zdefiniowana. Tak, widzimy, że tutaj na przykład te brwi, kolorystyka włosów jednak od kolorystyki skóry się bardziej odróżnia. Przy jasnej wiośnie ta kolorystyka jest dużo bardziej taka harmonijna, spójna, właśnie cała jasna. Przy czystej wiośnie z kolei ten typ jest dużo bardziej skontrastowany. Tak? Tutaj kolorystyka tęczówki może nam kontrastować właśnie z cerą, z włosami, z białkówką. I jeśli mamy cerę, tutaj akurat jest cera ciemniejsza, włosy jaśniejsze, w naszej szerokości geograficznej zazwyczaj jest odwrotnie, czyli te czyste wiosny zwykle mają jasną karnację, ale ciemniejszy kolor włosów, więc trochę blondów, trochę już takiego brązu się w tej kolorystyce wiosennej, czystej wiosny przemyca do tego typu kolorystycznego. Jak popatrzymy sobie na typy zimowe, to od razu pierwsze, co się rzuca w oczy w porównaniu z tymi typami wiosennymi, że one są dużo chłodniejsze, znacznie chłodniejsze. Więc chłodne lato jest takim typem kolorystycznym, gdzie właśnie cera jest jasna, taka w chłodnym odcieniu beżu, może się pojawić jakieś takie zaróżowienie, może pojawiać się rumieniec, mogą pojawiać się piegi, ale te piegi będą zawsze w takim szarawym, popielatym odcieniu. Włosy też będą właśnie miały taki odcień czasem blondu, czasem brązu, ale z takim szarym troszeczkę podtonem, więc tutaj będzie w tej urodzie dużo domieszki szarości. W jasnym typie lata, czyli lato jasne, tutaj nie ma właśnie dużego kontrastu pomiędzy urodą, czyli te jasne typy kolorystyczne właśnie nie są skontrastowane. Jasne oczko, ale właśnie takie bardziej rozbielone, jakieś niebieskości, jakieś zielenie, ale takie bardziej rozbielone. W latach generalnie jakby taką cechą charakterystyczną lat jest to, że te oczy, tęczówka jest w ogóle mocno niezdefiniowana. Bardzo jest taka trochę zielona, trochę niebieska, trochę brązowa, trochę niebieska, trochę brązowa, trochę zielona, więc z domieszką szarości albo właśnie takiego rozbielenia. To jest takie dosyć charakterystyczne. Natomiast to delikatne, takie przygaszone lato, to najmiększe w odcieniach, jak sobie na to popatrzymy, nie są te odcienie wyraziste, czyli jakby w stosunku do chłodnego lata są przygaszone, właśnie zdjęta jest ta intensywność, natomiast nie są tak jasne jak w przypadku jasnego lata.
Z kolei typy jesienne, tutaj mamy ciepłą jesień, czyli taką, która nam się klasycznie najbardziej kojarzy z jesienią, czyli te rude włosy, jasna karnacja, ale w takim ciepłym kolorze, zielone oczy, bądź też brązowe, piwne oczy. To jest taka najbardziej charakterystyczna. No i oczywiście piegi. No i piegi będą w takim złotawym odcieniu. Z kolei ta głęboka, ciemna zima, to jest zima, przepraszam, jesień oczywiście. Ta głęboka, ciemna jesień jest takim typem, który jest ciepły, jest trochę bardziej złotawy, troszeczkę może nawet oliwkowy. Tutaj generalnie ten ciepły ton będzie nam się przenikał, ale to są kolory, które są najbardziej intensywne, najbardziej wysycone, najbardziej można powiedzieć też skontrastowane. No i taka delikatniejsza, właśnie przygaszona troszeczkę jesień, to jest taka jesień, która może być na pograniczu lata, więc te kolory przygaszone przez to, że są w tym typie jesiennym, więc niby ciepłe, ale zgaszone, no to mogą gdzieś tam przenikać się trochę z tymi odcieniami też letnimi. Więc któraś z Pań też pisała na czacie, że właśnie trochę jesień, trochę lato, tak w sumie nie do końca wiem, więc być może właśnie ta przygaszona jesień to jest ten typ kolorystyczny, który tutaj będzie bardziej takim typem wspierającym. Ale jeszcze zaraz podpowiem też, jak sobie poradzić z znalezieniem tego swojego konkretnego atrybutu najważniejszego. No i zima, tutaj mamy znowu chłód, ale taką intensywność w kolorach. Tu jest dużo soczystych, takich nasyconych barw, zwłaszcza w tej czystej zimie, to one wręcz aż po prostu eksplodują prawie z tego ekranu. Więc rzeczywiście czysta zima to jest ta zima, która ma barwy takie bardzo intensywne. Tutaj mamy bardzo intensywny kontrast w urodzie. Bardzo często to jest blada, jasna karnacja, czyli taki typ królewny Śnieżki, można powiedzieć. Czyli jasna karnacja, wyrazista tęczówka, bardzo biała białkówka, ciemne włosy, wręcz nawet taki hebanowy czarny. Jeśli chodzi o tą głęboką, ciemną zimę, to ta ciemna zima bardzo często jest taką zimą południową, czyli ona posiada oliwkową cerę. W związku z tym czasami może być mylona troszeczkę z typem jesiennym, bo ta uroda wydaje się ciepła, natomiast harmonizują z nią barwy zdecydowanie chłodne, więc mamy też ciemną kolorystykę włosów i ciemną kolorystykę oczu, tutaj raczej będą te oczy właśnie takie bardziej wyraziste. Chłodna zima to jest ta zima, która jest taka lekko beżowa, zdecydowanie można powiedzieć, że ona jest chłodna, jakby ten pierwszy atrybut, który się rzuca w oczy, to właśnie chłód tego koloru, ale jak widzimy na tle tych wszystkich odcieni, wcale nie jest jakaś taka bardzo intensywna, tak? Więc tutaj można powiedzieć, że taka najłagodniejsza z tych wszystkich odcieni zimy, więc z kolei może troszeczkę korespondować z tym typem letnim. Więc tutaj jakby te typy kolorystyczne, jak podzielimy sobie na atrybuty, to one nam mięciutko pomiędzy poszczególnymi odcieniami płyną i przechodzą. I teraz właśnie jak popatrzymy sobie w ogóle na te typy kolorystyczne po samych atrybutach, to w ten sposób jest nam się dużo łatwiej dookreślić, bo łatwiej nam jest, mamy sobie powiedzieć, kurczę, ja jestem takim latem albo taką jesienią, no to to się robi skomplikowane. Ale jak sobie pomyślimy, że taką pierwszą cechą, którą ja widzę swojej urody, jak ja patrzę na swoje zdjęcie albo patrzę na swoje odbicie w lustrze, to jest to, czy ja jestem ciepła, czy ja jestem chłodna. Czasami to jest trudno dookreślić i wtedy możemy sobie szukać innego atrybutu jako tego atrybutu głównego. Więc ten główny atrybut nam będzie tutaj podpowiadał, czy właśnie ja tam jestem tym typem cieplejszym, czy tym typem chłodniejszym. Więc jak ja patrzę na siebie w porównaniu z tymi zdjęciami, które mamy tutaj na slajdzie, to ja widzę od razu, że ja jestem chłodna, prawda? Bo moje zdjęcie w tym okienku bardziej koresponduje z tą prawą stroną prezentacji niż z lewą stroną prezentacji. I generalnie szukając tego swojego typu kolorystycznego w takiej bardzo uproszczonej wersji, mega uproszczonej, nie korzystając z usługi analizy kolorystycznej, przez profesjonalnego kolorystę wykonanej, my możemy sobie zrobić dokładnie to samo, czyli wstawić swoje zdjęcie, wyciąć, wyedytować w komputerze, można to zrobić manualnie, można to zrobić komputerowo i wrzucić swoje zdjęcie w taką otoczkę barw. I wtedy jest nam dużo łatwiej się dookreślić jakby na tle tych kolorów, czy rzeczywiście ta nasza kolorystyka jest chłodniejsza, czy cieplejsza. Druga opcja, którą możemy sobie sprawdzić, czy nasze barwy są ciepłe, czy nasze barwy są zimne, to jest zrobienie sobie swatchy na własnych, przy głowie dłoni,
zrobienie sobie takich słoczy, mam nadzieję, że tutaj będzie chociaż troszeczkę widać, i podkładami w drogerii możemy sobie pójść do drogerii i zrobić sobie właśnie taką, dobra, w tą stronę przesunąć, w tą, takie plamki kolorystyczne gdzieś tam na przegubie dłoni i stwierdzić, czy, bo bardzo dużo podkładów ma w określnik w swoim kolorze, czy on jest ciepły, czy on jest chłodny. I niektóre firmy wręcz nazywają swoimi tam na przykład literką N, literką C i w jakiś tam sposób dookreślają, czy ten, czy ta kolorystyka podkładu jest właśnie ciepła, czy chłodna. I nie musimy znaleźć tego podkładu, który idealnie się stapia z naszą kolorystyką skóry. Ale sam fakt, że stwierdzimy, że w sumie te chłodniejsze z nami tutaj bardziej korespondują, to już jest dla nas informacja zwrotna, że jednak te chłodniejsze będą ok. Super fajne albo cieplejsze, w zależności od typu kolorystycznego. Super fajnym testem jest też test pomadki. Więc można sobie zaaplikować też pomadkę cieplejszą w tonacji, bądź też chłodniejszą w tonacji i dookreślić. Najbardziej popularna metoda określenia, czy jesteśmy ciepłe, czy jesteśmy chłodne, to są oczywiście chusty kolorystyczne, bo generalnie kolorysta będzie korzystał z chust garderobianych. Natomiast my w domu czasami mamy coś w kolorze złotym, to może być jakiś obrus świąteczny na dobrą sprawę, który będzie miał taką barwę, albo w kolorze srebrnym. To może być też koc ratunkowy, którym mamy w apteczce pierwszej pomocy, który też nam podpowiada właśnie stroną chłodną albo ciepłą, czyli srebrną albo złotą. Czy my jesteśmy tym cieplejszym, czy tym chłodniejszym? Jak ja sobie przyłożę złoto, no to tak niekoniecznie. Jestem umalowana, tutaj mamy dobre światło, to jeszcze nie ma takiej krzywdy, ale przy chłodnym jest lepiej. I fajny test wychodzi też w kolorystyce pomadek i można sobie zrobić takie słocze pomadkowe. Ja mam tutaj akurat taki wachlarzyk, który będzie mało widać i ciepły kolor i generalnie widać, że ten ciepły kolor to nie do końca mój kolor, ale jak sobie znajdę jakiś taki ciemniejszy i chłodniejszy odcień pomadki, a weźmy sobie taki róż, to jest od razu w tej kolorystyce lepiej. Moja kolorystyka pomadek to jest właśnie taka gama, ja nawet przyniosłam moje pomadki, żeby pokazać. Taka gama właśnie o czerwień, ciemna, taka nasycona czerwień, fuksja, którą uwielbiam i do makijażu dziennego taki właśnie odcień pudrowego, zgaszonego różu. I wszystkie te kolory są po prostu chłodne, więc możemy sobie zrobić takie słocze, w sensie pójść na przykład do drogerii, pomalować sobie tą pomadką, która jest w drogerii w jakimś konkretnym kolorze, kartonik, który później możemy sobie dokładnie tak samo przyłożyć do ust, jak ja na tym, na tej profesjonalnej takiej paletce, ewentualnie możemy sobie wziąć jakieś konkretne odcienie ubrań w kolorystyce czerwonej, ciepłej albo chłodnej, bo jeśli chodzi o ten złoty albo srebrny, to on czasami przekłamuje, niektóre typy dobrze wyglądają zarówno w złotej albo w srebrnej biżuterii, natomiast jak weźmiemy sobie taką cieplejszą, na przykład taką właśnie pomidorową czerwień na sweterku chociażby, albo właśnie taką chłodniejszą, ewidentnie bordową czerwień, to jesteśmy w stanie dużo łatwiej dookreślić właśnie ten kolorek i wtedy od razu nam rzuca się w oczy taka podpowiedź, czy my jesteśmy właśnie tym typem cieplejszym, czy chłodniejszym, czy te kosmetyki właśnie w tej gamie cieplejszej, czy chłodniejszej będą dla nas takie najodpowiedniejsze, będziemy w nich dobrze wyglądać i w tych paletach będziemy się poruszać. Drugi atrybut, jasny czy ciemny i czasami to jest taki element, który się jako pierwszy rzuca w oczy, czyli nawet nie ten ciepły czy chłodny nam się rzuca w oczy, tylko to, czy jesteśmy jasnym, czy jesteśmy chłodnym typem. Jasne typy to są te właśnie takie eteryczne typy kolorystyczne, czyli tu mamy jasną oprawę oka, mamy jasną tęczówkę, jasną karnację i jasny kolor włosów. Wszystko jest generalnie po prostu jasne, więc wtedy wiemy, że już jesteśmy tym typem jasnym. Natomiast jeśli wszystko mamy raczej nasycone, intensywne, ciemne, czyli mamy śniadą karnację, mamy ciemny kolor tęczówki, ciemną oprawę oka i ciemne włosy, no to jednoznacznie możemy określić siebie, że jesteśmy typem ciemnym. I w tej gamie typów ciemnych już szukać swojego podtypu kolorystycznego. Na przykład ja jestem takim typem skontrastowanym, bym powiedziała. Nie jestem ewidentnie jasna, ale mimo wszystko mam więcej walorów jasnego typu kolorystycznego. Jeśli chodzi o trzeci atrybut, czyli czyste czy przygaszone. I w niektórych typach kolorystycznych od razu nam się rzucają w oczy właśnie te czyste barwy, czyli ten, jeśli kolorystyka włosów, to po prostu ni grama szarości. Tam jest tak zdefiniowany kolor, że nie mamy wątpliwości, że ten typ kolorystyczny jest właśnie taki czyściutki. Bardzo jasna białkówka, silny kontrast pomiędzy białkiem a tęczówką oka. To są takie aspekty, które nam podpowiadają, czy jesteśmy właśnie tym typem czystym. Przygaszone, wszystko jest takie jakby troszeczkę za mgłą.
jakbyśmy popatrzyły na włosy, to tam są właśnie takie podtony szarości przemycane w refleksach na przykład. Jak popatrzymy na kolorystykę cery, to ona taka jakby troszeczkę rozbielona, taka zmiękczona, taka nie do końca można powiedzieć, co tutaj w tej urodzie dominuje. No to są właśnie takie typy przygaszone. Jakby wybierając właśnie ten atrybut, jeszcze tutaj sobie poskaczę po tych atrybutach, dużo łatwiej nam jest właśnie dobrać tą paletę kolorystyczną, która będzie z nami kompatybilna. Jeśli chodzi o tą moją paletę kolorystyczną, to już szukam odpowiedniego slajdu do zobrazowania. Jesienne, dobra, mamy letnie typy kolorystyczne. Ja jestem latem, zdecydowanym latem, ale ja tu sobie zaraz powiem, co ja sobie pożyczam, na przykład z kolorystyką cieni albo ubrań. Ja jestem latem, dobra, mam chłodne latem, więc to jest ta paleta kolorystyczna. To już tutaj przerzucam na kamerkę, będzie trochę bardziej widać. Ale ja na przykład lubię sobie niektóre kolorki przemycać, oprócz tego, że one, te moje będą właśnie zawsze chłodne. Lubię sobie przemycać trochę, zwłaszcza tych pudrowych róży, tutaj trochę przekłamuje chyba kamerka, pudrowych róży właśnie z tego typu bardziej zgaszonego. Natomiast jak zrobię sobie taki mocniejszy makijaż i zaszaleję trochę bardziej z kolorystyką makijażu, to mogę sobie śmiało pożyczać pewne odcienie również z chłodnej zimy. Więc mamy coś takiego jak typy siostrzane. I typy siostrzane to są właśnie typy, które ten początek w nazwie mają ten sam. Więc tak naprawdę jak my ten jeden atrybut sobie dookreślimy, że mamy ten jeden główny, który on się po prostu wybija na pierwszy plan, to cała reszta już pójdzie płynnie za tym. Wystarczy, że tutaj po tym głównym atrybucie dookreślimy sobie pomiędzy dwoma, a nie dwunastoma, wyszukamy czy bardziej jeden, czy bardziej drugi. Tylko musimy po prostu znaleźć ten jeden główny atrybut. U mnie tym głównym na pewno nie jest to, że jestem na przykład jasna albo ciemna, bo tutaj trudno określić. Nie jest tak, że wszystkie elementy w urodzie są albo jasne, albo wszystkie są ciemne. Trudno określić, żeby tym głównym atrybutem było u mnie przygaszenie albo czystość, bo też nie rzuca się tak aż bardzo w oczy, bo ja w tych czystych kolorach też wyglądam całkiem nieźle. Przy mocniejszym makijażu co prawda, ale całkiem nieźle. Natomiast to, co się w mojej urodzie rzuca jakby na pierwszy plan, to ewidentnie po prostu chłodny odcień. Więc ja sobie w tym momencie, wiedząc, że ja jestem chłodnym typem kolorystycznym i to jest dla mnie jakby najważniejszym aspektem, to mogę się ewentualnie zastanowić, czy bardziej chłodne lato, czy bardziej chłodna zima. Czy te barwy troszeczkę jaśniejsze, czy te barwy troszeczkę chłodniejsze będą tymi dominującymi. I tu mogę sobie porównywać, biorąc na przykład ubrania z szafy swojej własnej. Biorąc ubrania z szafy, nie wiem, mamy, siostry, koleżanki, przykładając sobie właśnie tak do twarzy, stwierdzić, czy jednak jeśli te kolory chłodne, to lepiej mi jest w tych jaśniejszych odcieniach, czy lepiej mi jest w tych ciemniejszych odcieniach. Ja stwierdzam, że mi jest lepiej w tych jaśniejszych odcieniach. Chociaż jak zrobię sobie mocniejszy makijaż, to jestem w stanie sobie pożyczyć właśnie pewne aspekty z chłodnej zimy, czyli z tego ciemniejszego typu kolorystycznego, ale z kolei jak zrobię się na troszeczkę bardziej lightowo, tak, czyli w takim makijażu typowo dziennym, świetnie wyglądam też w takich pudrowych, bardziej troszeczkę rozbielonych odcieniach. Więc po tym głównym atrybucie super łatwo znajduje się już palety kosmetyków, które będą z nami współgrały. Więc jak stwierdzić, czy ten główny atrybut jest, który jest tym naszym głównym atrybutem? Ano najłatwiej sobie właśnie albo wrzucić zdjęcia w takie gotowe ramy kolorystyczne, tak jak tutaj, i w ten sposób sobie, tak, ze mną są zajęcia z wizażu, wykłady są ze mną, jest, też Wiola Uzarowicz prowadzi zajęcia z wizażu, ja prowadzę wizaż i stylizację, estetykę i tam też jest troszeczkę analizy kolorystycznej i prowadzę medyczny makijaż korygujący i makijaż medyczny w zależności na jakim kierunku. Także troszeczkę tej wiedzy o kolorach, o produktach do makijażu rzeczywiście staram się przemycać na zajęciach. O historii makijażu to też są takie ciekawe aspekty, które zawsze sobie tutaj z dziewczynami poruszamy i dyskusje są czasami naprawdę długogodzinne i tak jak teraz mamy problem się zmieścić w czasie zajęć i czasami te dyskusje nam przechodzą jeszcze na pole trochę bardziej prywatne, wymieniamy się wiadomościami w korespondencji po prostu. Więc albo właśnie wrzucić sobie tak swoje zdjęcie, na przykład w taki obręb kolorystyczny,
Możemy też swoje zdjęcie położyć, na przykład rozkładając sobie gdzieś tam na podłodze, na stole swoje ubrania i zobaczyć, czy te kolory korespondują, albo właśnie ubrania czyjeś, które pozwolą nam sprawdzić, czy te inne kolory też są dla nas ok. Co jeszcze możemy zrobić? Obserwować w ogóle zdjęcie, jak my wychodzimy na zdjęciach na tle innych osób. Takie zdjęcia grupowe są super fajne, albo z kolei pościągać sobie zdjęcia można z internetu, na przykład gwiazd, które mają różne typy kolorystyczne i zrobić sobie taki kolaż. Nasze zdjęcie versus inne urody. I wtedy nam jest też jakby w odniesieniu do tych innych osób łatwiej stwierdzić, czy ta nasza uroda jest jedną taką urodą właśnie cieplejszą czy chłodniejszą, po której stronie my się jesteśmy w stanie bardziej dookreślić. Czy my jesteśmy taką urodą, która jest jasna, tak, czyli takie troszeczkę jesteśmy bledsze generalnie w kolorycie, czy intensywniejsze w kolorycie. I czy jesteśmy właśnie takie czystsze, bardziej zdefiniowane, czy przygaszone, cieplejsze, czy chłodniejsze. Więc tutaj przewinęłam slajd nie w tą stronę, którą chciałam. Więc tutaj właśnie ten dookreślnik, ten jeden złapać, jeden główny i już reszta jakby pójdzie za tym. Więc to będzie na pewno dużo prostsze. I paleta cieni, którą wtedy wybierzemy, kolor podkładu, kolor różu, na pewno będzie z nami korespondował, bo po prostu będziemy sobie wybierać po takich kolorach slajdów. Możemy sobie obserwować też, jak my się opalamy, to też jest fajny wskaźnik. Jak jedziemy na przykład na wakacje z grupką przyjaciół i robimy sobie takie zdjęcie po prostu pod koniec wakacji, to też mamy wskazóweczkę. Czy my jesteśmy tą osobą, która jest bardzo opalona i łatwo nam ta opalenica przychodzi, więc być może będziemy cieplejszym typem kolorystycznym, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na to, czy ta opalenica będzie taka złota, czy raczej troszeczkę przyszarzona. Czy jesteśmy raczej typem bledzioszka i to słońce nas nie łapie, albo łapie trochę na czerwono, więc spiekamy raczka. Więc to są takie niuansiki, które gdzieś tam mogą nam podpowiadać, czy mamy piegi, czy nie mamy piegów. Jak mamy bardzo dużo piegów, to może jednak gdzieś tam w obrębie typu jesiennego będziemy się znajdować i raczej ciepłego. Jeśli się okazuje, że te piegi owszem mamy, ale na przykład tylko latem i tylko w takiej tonacji szarej i tak w obszarze raczej nosa niż całej twarzy, no to raczej się okaże, że będziemy może typem letnim, bo dla lata to jest charakterystyczne, więc z jednej strony można sobie poczytać takie niuanse w książkach. Są dwie bardzo fajne książki o analizie kolorystycznej. Jedna to jest właśnie Kolor Dominiki Zaborowskiej. Polecam, tu jest bardzo dużo takich ściągaweczek odnośnie koloru, ale są właśnie też takie ściągaweczki, gdzie można sobie zobaczyć, jaki mamy kolor tęczówki na przykład, czy położyć to zdjęcie już na konkretnej palecie kolorystycznej i to nam też ułatwia zadanie. I druga książka, która jest też bardzo ciekawa, w tej chwili już jest w innej układce, bo jest drugie wydanie, Ubierz się w kolor, tajniki analizy kolorystycznej Aleksandry Frontczak-Biś. Obydwie traktują o 12 typach kolorystycznych, więc zanim przyjdziecie, moje drogie panie, do mnie na zajęcia i będziemy mogły sobie o tym podyskutować, to można ewentualnie sobie taką analizę kolorystyczną zrobić w warunkach domowych. Albo radząc sobie, tak jak podpowiadałam, z tymi slajdami, czyli znaleźć sobie w internecie dokładnie takie zdjęcie, jak ja tu wrzuciłam. Tu mam w ramach podpowiedzi nawet strony internetowe z boku na slajdach, więc można sobie zrobić zdjęcie, żeby właśnie podrzucić się pod konkretny slajd, tak? Czyli wkleić sobie swoją fotografię do tego konkretnego slajdu, wtedy jak najbardziej można się w jakiś sposób już konkretny właśnie dookreślić. Tutaj ktoś poprosił o linka, więc już wkleję jeszcze w międzyczasie linka. Dobra, ok, udało się, wklejone. Jest. Więc bardzo proszę. Więc nie zaprzątajmy sobie głowy tymi 12 typami kolorystycznymi, tak warunki domowe, po prostu nie zaprzątajmy. Świetnie panie tutaj dookreśliły się, jeśli chodzi o atrybuty, pokazały, że super fajnie rzeczywiście rozumiecie jakby znaczenie tych atrybutów i co one nam wnoszą do życia, jak je właśnie kwalifikować i rozróżniać. Więc to samo dokładnie można przenieść na swoje typy urody i w tym samym kontekście w związku z tym można się łatwiej dookreślać. No ja będę pomalutku kończyć, bo już mamy godzinę 12 za minutkę, więc bardzo serdecznie te dzisiejsze zajęcia, było mi przesympatycznie je poprowadzić. Natomiast zapraszam już od razu też na zajęcia, które będą za tydzień i będą dużo bardziej praktyczne, bo to miały być zajęcia, które mieliśmy prowadzić na żywo dla Państwa tutaj w pracowni, natomiast pandemia nam plany pokrzyżowała i
pracowni zajęć nie będzie. Może to i dobrze, bo będziemy w stanie dotrzeć do szerszego grona odbiorców i ja pokażę trochę więcej z tymi chustami, pokażę więcej z tymi ramami kolorystycznymi. Tak, można jeszcze przedłużyć. Popodpowiadam, również bardzo serdecznie dziękuję. A, że pięknie wyglądam, Boże, to jest naprawdę przesympatyczny komplement. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Takie komplementy teraz, że są rzadkością, bo rzadko ludzi spotykamy, także są tym bardziej na wagę złota. Więc ja się tu pomalutku będę po prostu żegnać, czyli warsztatów nie będzie, tylko będą w formie online. Tak, dokładnie, właśnie będą w formie online, więc ja zaproszę modelkę. Wstępnie już zaczęłam, zrobiłam wstępny rekonesans, komu ewentualnie czas będzie pozwalał na to, żeby mi towarzyszyć, więc na pewno zaproszę modelkę i pokażę. Film z dzisiejszego webinaru będzie dostępny na naszym kanale YouTube. Tak, dziękuję za tą informację właśnie i przypomnienie, bo ja bym zapomniała powiedzieć, że właśnie tak, ta lekcja będzie poprowadzona również w formie lekcji na kanale YouTube. Ten filmik zostanie przetransformowany. Dziękujemy, było świetnie. Dla mnie cudowny komplement, bardzo serdecznie dziękuję. Jest Pani przepiękną kobietą, bardzo dziękuję za wykład. Boże, tyle miłych rzeczy dzisiaj, no to jest, będzie po prostu najcudowniejszy dzień w całym tygodniu, jak nie miesiącu. Także serdecznie zapraszam po prostu za tydzień, bo będzie modelka, pokażę w szerszym kadrze, mam nadzieję tutaj będzie taka możliwość, ramy kolorystyczne, jak wykonać tą analizę kolorystyczną. O, dziękuję też za linka do tego webinaru, który będzie za tydzień właśnie w tej formie bardziej w szerszym zakresie, w szerszym, dużo będzie więcej widać i będzie można też sobie właśnie zyskać takie informacje, coś mi tu wyskoczyło, jak tą analizę kolorystyczną dokładnie przeprowadzić albo jak możemy to sobie zrobić właśnie w tych warunkach domowych. Szczerze powiedziawszy, chyba pod tym samym go zostawimy, pod jakim tematem będzie ten wykład. Tym samym albo podobnym, ewentualnie coś z analizą kolorystyczną. Rozumiem, że chodzi o to, żeby go później znaleźć, żeby było wiadomo, jak się zapisać, ale tutaj już pan Michał wrzucił linka, więc mogą sobie panie po prostu tego linka konkretnego skopiować, bo ja tak szczerze powiedziawszy zapomniałam, jaki jest dobór kosmetyków do typu urody, też będzie. Okej, super, dziękuję panie Michale tutaj za te podpowiedzi, dużo, dużo ułatwienia z pana strony. Także za tydzień właśnie w takim szerszym kontekście pokażę, jak się tym wszystkim posługiwać, tymi wszystkimi sprzętami, albo jak możemy sobie po prostu te pewne elementy w domowych warunkach zagospodarować jako chusty do analizy kolorystycznej, bo to mogą być naprawdę przeróżne elementy. I mam nadzieję, że pokażę ciekawą modelkę i my będziemy też z tą modelką w ciekawym zestawieniu, więc trochę mam nadzieję, że zaintrygowałam i że zostaniecie tutaj panie ze mną też za tydzień na zajęciach, w związku z tym będzie takie dopełnienie tego tematu, który troszeczkę bardziej był teoretyczny w dniu dzisiejszy, więc ściskam cieplutko, zapraszam na za tydzień, przesyłam tutaj moc buziaków, bardzo dziękuję za te wszystkie komplementy i do miłego zobaczenia na kolejnych zajęciach po prostu za tydzień, więc super fajnego tygodnia. Jeszcze życzę udanego weekendu, wszystkiego co najfantastyczniejsze, w ogóle niech nam się przydarza, wszystko co najlepsze i najbardziej fantastyczne. Więc wszystkiego dobrego i do miłego zobaczenia.